Cześć wszystkim, znowu po 7, ściąg Baldur's Gate 3. Dobra, no to idziemy, szukamy tych goblinów głębinowych. I nie tutaj, tam. Może nie tutaj. Mamy tam pójść. Dobra, i zobaczymy, co nam się uda tutaj ustalić, co uda nam się zrobić bez mordowania wszystkich. Zadowolone wyjście. Jest chyba jakiś czar, który pozwala nam przywołać kota czy coś takiego. I to służy do takich bardzo małych przejść. Przycisk. Ciekawe. Momencik. To był jakiś taki przycisk, którego nie korzystałem. Ale gra mi raz to podpowiadała. Nazywał się tryb taktyczny. Nie widzę. Cóż. Trudno, zapomniałem. Zmieniał tak kamerę, żeby patrzyła od góry. To mogłoby się przydać. Mam coś tu jeszcze? Nie. Dobra. Wygląda na to, że wejście do kuchni jest zamknięte. Ale na szczęście mamy klucze uniwersalne. Tyk. Cóż? Jeszcze raz? Tak lepiej? Deska do krojenia, kocioł, srebrny widelec, dużo srebrnych rzeczy. The scraps of a nightfall feast. To break bread in Shah's name, then spill blood in her name. A sacred rite. Dzięki, serduszko. Nie wiem, czy potrzebowaliśmy to wiedzieć. Masz te rzeczy na przyszłość, na sprzedaż, na nagrodę. Pusty talerz, szklany kielich. Okay. Dziurawiony klucz. Okej. Okay. Kocio, ewidentnie tutaj powinno być jakieś przejście. Dokładnie. Mam nadzieję, że gnomy nie obrażą się to, że odsłaniamy ich tajemne przejścia do ich sekretnej kryjówki. That stone there has been pried loose. Okay. Ten kamień. Galarety. Jest tutaj. Okay. Never a dull moment. Mają dużo punktów życia, 52 to całkiem sporo. Ale kapy mają 8. Ciekawe jak z ich... Odporność na obrażenia cięte. Nie powinno być problemu. Większość naszych rzeczy jest kłuta.
Ej, odporność na elektryczność, tak? Więc swoje ładunki elektryczności na mało się... Nie zdadzą się na dużo. Dobra. Myślę, że atakuje siłą. Przeklnijmy ją na siłę. I spróbuj ją odrzucić. Jesteś w zwarciu? Nie. Dobra. Teraz ja spróbuję je odrzucić. Nie trzaskiem, tylko falą gromu. Ciekawe, czy to je zrzuci. Zobaczymy. Dobra. Jedna mniej. I ponownie muzyka się zmieniła. Czemu by nie? Rawel, ustaw się tutaj. Ups. Serduszko. Święty płomień. 80%, a to też 80%. Święty płomień może uniknąć, znaczy odeprzeć, więc walnij jej ognistym pociskiem. Ładnie. Gale. Ona, mam nadzieję, że nie będzie mogła zbyt dużo zrobić. Domyślam się, że mają jakiś atak dystansowy, ale mam nadzieję, że mają na tyle mało punktów ruchu, że nie będzie w stanie nic zrobić. Zwalnijmy ją po prostu. Pięknie. I schowaj się może gdzieś tutaj. Cyk. Cyk. A jednak miała na nas linię strzału. Dobrze. A ona może do nas pluć, ale my nie możemy. Dobra, w takim razie sprint. I... do dzieła, Will? Możesz od razu ją przekląć ponownie na siłę. Dobra. Ty użyj osłonę przed orężem. Wuchowe kute i cięte, to jest kwas, to nie powinno nam nic... Nie powinno nam zrobić różnicy. A skąd chciałbyś strzelać? Znikąd, bo nie jesteś w stanie. Dobra, wsparcie może się przydać mimo wszystko. Podejdź tutaj. Tyle. Ty sprintuj. Dobra. Trzyma mi się trochę na dystans. By znowu nas pluła. Gale. Tak, na szczęście twoje pociski są bardzo fajne, samonaprowadzające, więc przywal jej. Dobra, tyle. Ale ci przywaliła? Urok ci zasadziła? Gniew. Gdzie jest ten na zręczność urok? Nie wiem, dlaczego to było urok, zręczność. W każdym razie...
Przywal jej, zobaczmy jak ci to wyjdzie. Dobra. I cyk. Pytanie, czy czegoś ciekawego się pozbyliśmy, wrzucając ją do przepaści? Potencjalnie tak. Mają wszystkie rzeczy, które połknęły. Okej, trudno. Pierścionki, jadeity i śluz. Dobra, mam jeszcze chyba jeden krótki odpoczynek w zanadrzu. Mamy dwa, bo mam jeszcze mój czar. Zróbmy krótki odpoczynek. Dobra, co my tu mamy? Sztabkę, uzbrojenie pułapek. Dobra. Czego chce mi się pozbyć? Pajęczy kokon. Dobra. Widzisz tutaj jakimś obluzowanym kamieniu. O, tutaj jest ten obluzowany kamień. Nie można dodać do ekwipunka, możesz to przerzucić? Mała siła. Stuck behind a rockfall, is he? Forgive me if I'm in no hurry to go digging him out. Will, jak mamy obciąć mu głowę, jeżeli jest uwięziony? Proste. Skrytka. Antidotum. Miksturka. I jakaś badziewna zbroja skórzana. Okej. Dobra. W takich miejscach kamera potrafi trochę... Takim jest jak kamera potrafi trochę wariować. Gale. Miałem go nauczyć czarów, ale zapomniałem. Kolejny pęk kadzideł. Widzę, że to nie jest nam w jakikolwiek sposób potrzebny. Świeca Lolf to było coś ważnego? Nie pamiętam. Coś tutaj mamy? Jest to jak z pochodnią. Meh. Dobra. Ops. Na taką kontemplację. Let feast the eyes of the faithful. Know your goddess. Know her command. Chyba tam się znajdują te gnomy. Zobaczmy jeszcze szybko, co tutaj mamy. Burzący kryształ rozpadlinowy. Boczne wejście sobie zrobił. Zrobili. Okej. Jeżeli tutaj znajdują się
Gnomy z pewnością mają dużo rzeczy, których nie zjadły. Nie zjedli. Przecież już nie nadają się do zjedzenia. Hold it! I swear to Iron Hand. One more step and a blow is to chunks. An ashen scent fills the air. The barrel is filled with smoke powder, but the scent is acrid, as if contaminated somehow. Or much, much more concentrated. As an expert on the subject, my dear lady, I'd like to point out that blowing oneself up is never the solution. Or I'll shut you down. Filomena, jak mnie mam? Co tu się dzieje? Drach! Dropping my name like your culty stars knows me. Like we're friends. I know what you are. One of Nia's cult goons. Sailed right in. Better to die in this shit heat than rotting moonrise. You want me? Come get me. Przysyła mnie Lirda. Gnomy potrzebują twojej pomocy. Powinno być trudne, ale... Cyk. Jaka jest szansa, żebyśmy dwie jedynki wyrzucili? Tylko przy jedynce byśmy zawalili ten rzut. Lorida! Ruddy mind games! I know all about your tricks, true soul! Shit! I can't do it. Za bardzo nas kochasz. Drag me to moonrise. I'll make you cult nutters suffer. Uspokój się. Potrzebuję prochu dymnego, bo Beldron jest uwięziony pod rumowiskiem. You want to waste rune powder on? Look, you have no idea what you're dealing with. Any true Iron Hand would trade their life for a grain of this stuff. It's the whole damn reason we're here, and I'm not leaving without it. But let me go. Maybe I'll spare you a vial. Żelaznoręki, proch runiczny. Czemu one brzmią znajomo? Zobaczmy. To się raczej nie uda. Dobra. Vague notions of rumor and myth. Nothing solid comes to mind. Co im przyjdzie z jednej fiolki? A barrel of this could light up the Underdark. A vial is plenty. Just let me go my way. Zgoda. Rzucaj tego, tak. Proszę. Listen, you see Lorida at the dig? Tell her I'm dead, impaled, half eaten. I don't care. Make up a story. She has a heart made of stone, this one, that only smoke powder can break. Przekażę wiadomość, jak już cię zabiją. Może nie. Wróciłabyś ukochaną osobę, jesteś bardzo okrutna. Beloved. I might have been hers. She sure as hell wasn't mine. I'm getting gone. You ought to do the same. Okej. Oczywiście wzięła z sobą ten proch. Dobra, niech bierze. To mnie obchodzi jakiś proch. Dobra, co tu jeszcze mamy? Zapasy na podróż. Szkielet. Dziennik. Szarina. Szariana. Piekielni rycerze. Jestem uwięziony. Kolejny atak. Niech Szar mnie więcej... Niech Szar ma w mnie w swojej opiece. Dziennik Szariana. Znaczy wyznawcy Szar w tym momencie. Chyba jakieś
religijne rytuały. Nie. Serduszko to pewnie zna na pamięć. Gdzie kuźni Gryma? Wiemy natomiast, że wybranie Tszaru słyszał jej wezwanie znów jest przed blisko 800 laty. Gruźnia Gryma będzie służyć naszej pani. To postrzone umroczne sędziowie Torim. Odbudujemy utracone miasto kuźni Gryma. Bla bla bla. Parę skrzynek, sprawdzajmy je. Raz zdecydowanie lubi sobie urozmaicać lokacje dużą ilością niezbyt przydatnych kontenerów i skrzynek. Cursed to put my hands on everything. Zamknięte. Dobra. Czy tutaj jeszcze nie ma czegoś do wykopania czy coś? Wygląda to, że nie. A tutaj? Też nic. A jeszcze plecak jest jakiś. Odręczna mapa. Mapa kuźni Gryma, narysowana odręcznie, ale bardzo szczegółowa. Ważne miejsca są oznaczone czarnymi literami X, z wyjątkiem dwóch, które są oznaczone pogrupionymi czerwonymi kółkami. Po jednym na każdym poziomie fortecy. W kółku na górnym poziomie w niej napis kryjówka, w kółku na dolnym poziomie jest spisane jako skład prochu dymnego. Dobra, dobrze. No, jeszcze tutaj jakieś pery was. Nic. Dobra. Czy coś to nam zaznaczyło na mapie? Chyba nie. No dobra. No to wracajmy. W okazji tutaj jeszcze chyba nie do końca zwiedziliśmy, ale to później. Najpierw zobaczmy. Will, użyj swoją zbroję. Zobaczmy, co z tymi gnomami. Strażnicy są na piątym poziomie. Zastanawiam się, co by było, gdybyśmy musieli wszyscy wszystkimi walczyć na raz. Pewno starałbym się ich zrzucać. Myślę, że to mogłaby być niezbyt łatwa walka. Dobra, odejdźcie. Mam materiał wybuchowy. Powinienem mu utorować drogę. Incredible news. Drop it near the cave-in and set it alight. Obawiam się, że ma złe wieści. Filomena odeszła. No, it can't be. I told you, Lungbug. Lurida, I'm so sorry. Truly. Please,
My Beldron is still trapped. Blow that wall open, I'm begging you. Dobra. Choking. He sends me. You stop digging again, and I'll bleed you dry. Dobra, gdzie jest to? Fiolka prochu. Rzuć. Tutaj? I co teraz mamy to... dostrzelać? Fajna rozruba. Finally. Worthless slaves. Your incompetence has been my ruin. Nay, does not fail. Cóż, jej się nie udało uratować. Stój! Nie przelejesz już dziś ani kropli niewinnej krwi, Ner. You care for the weak, true soul. Most curious. Działam z rozkazu absolutu. And so you say. And yet the absolute demands that I cull them. Thrym. Carve out his heart and serve it to the Rothay. If he indeed is a true soul, let the Absolute save him. Twoja kolej, Brithwar. Czas, żebyś otrzymał zapłatę. Damn right it's time. You owe my crew a 10 days worth of coin near, and the reckoning's come. You bargained with this wretch. How vexing. Near is not without mercy, true soul. The rat has given you a chance to earn my favor. Strike him down. Prove your faith. Przed chwilą chciałeś nas zabić. Wezmę stronę Brithwara i buntowników. Heretics. Let near be your end. Dobra, zobaczmy. Szczęście mamy przyjaciół. Nazwijmy to. Zostaliśmy jakoś opętani przymuszeniem. Dobra. Gdzie jest Nere? Nere jest tutaj. Kto utrzymuje to przymuszenie? Koncentracja pętające uderzenia? Chyba nikt. Dobra. Byśmy mieli opcję tego rozproszenia, to byśmy to z tego zużyli. Ale ponieważ nie mamy takiej opcji. Dobra, co możemy zrobić akcją dodatkową? Niewiele. Dobra. Weź to w rękę. Nie wiem, podejdź gdzieś tutaj.
nie mam żadnych dobrych ruchów dla ciebie. No, też będą próbowali nas rzucać. Dobra. Kogoś złego zabiliśmy. Proszę mnie nie zabijać. Jestem po waszej stronie, chociaż póki co tego nie widać. Okej, okay, była szybka akcja. Dobra. Groza. Na waszą trójkę. Bardzo by się przydała. Zobaczymy. Dobra, dwoje odparło ją. Dobra, duchowa broń, czy da się? Przydałoby się Nerem zająć. Aczkolwiek on ma to dobre KP. Aga słabszego daje ci tutaj bonus. Czy chcemy go przeklinać? Chcemy go przekląć. Ona się niedługo ruszy. Dobrze, można by... Lecę blisko, żeby coś z tym zrobić. Dobra. Momencik. Ty jesteś pewnie... Na zręczność, co? Nowicjuszka... Nie, to jesteś inteligencja. Jesteś magiem. Dobra, użyję ognistą tarczę. Może byłoby ciebie walnąć. W takim razie, ale to się nie uda. Dobra, ciachaj. Ups. Dobra. Tyle. Okej, okay, trzeba go zdjąć w tym razie, bo ma niebezpieczne rzeczy. Brat, nie jesteś problemem. Wstrząsające uderzenie na niego. A może na niego? Blokuj tego gościa. To powinno się bardziej przydać. Dobra. Ładnie. O, Nere, Nere, prosisz się. Dobra. Ładnie się tutaj ustaliliście. Ustawiliście. Przybyłki. Posiłki przybyły, nazwijmy to. Nieście się ustawiliście pod kulę ognia. Więc to wykorzystam. Dobra. Gail, odsuń się tutaj. Piekielna reprymenda... Czemu mnie? Pewno musimy uważać na to, żebyśmy sami nie spadli do piekielnych czeluści, nazwijmy to. Dobra. Nera, 75%. Czy możemy kogoś unieruchomić? 60% unieruchomienia Nery byłoby całkiem spoko. Oni się już wszyscy ruszyli.
Dobra. To się zaraz będzie rozsiał. Ty. Okej, ciebie nie zauważyłem. Oraz ta nowicjuszka. Ty pewnie jako łowca pewnie masz trochę mądrości, co? 12 plus 1. %60. Możemy spróbować jeszcze raz ich przerazić. Tą dwójkę. Albo trójkę nawet. Spróbujmy. Na nerep raczej to nie zadziała, ale... Dobra, dwójka przerażona, świetnie. I leczmy się. Dobra, i podejdź tutaj. Jeżeli będzie próbował uciekać, to go ciachniesz. Serduszko, po pierwsze... Nie, to możemy użyć jako drugie. Oni na szczęście uciekli. Możemy próbować na Nerę się skupić. Ty masz mądrość pewnie, tak? Nie. Siła, zręczność, inteligencja. Okej, nie wiem w takim razie, czym jesteś, czy jesteś jakiś magiem. W sumie wszystkie rzuty masz dobre. Chodziłem na pocisk wiodący drugiego poziomu na nerwę. Utrudnienie, bo jesteś w zagrożeniu. Z nim jesteś w zagrożeniu? Dobra, spróbuj go walnąć najpierw. Dobra, teraz masowe kojące słowo. Nie za dużo. Chcemy coś innego użyć. Żeby próbować go wrzucić, ale obawiam się, że on może mieć dobry loot, więc jego nie będę próbował wrzucać. Po prostu go ciachajmy. Okej. Ładnie. Dobra, ty dalej ich ścigaj. Możesz się zająć... Na przykład tym nowicjuszem. Ładnie. Ładnie, Will. Dobra, co to robi ta tarcza krzyku? Klasa pancerza wzrasta o 3. Przeciwnicy atakujący Nerego wręcz otrzymują obrażenia psychiczne. Dobra, nie atakujmy go wręcz. Atakujmy go magicznymi pociskami. Momencik. To można odeprzeć magiczne pociski. Nieważne. Najwyższy poziom. I wszystkie w Nerego. Ładnie. Drinknij sobie. I spróbuj się tutaj ukryć przed tym strzelcem. Ładnie. Koncentracja przerwa na strach. Dobra.
On rzeczywiście... przynajmniej zrobi momencik. Czy możemy kogoś uszczelić? Ty już się ruszałeś. Ty się niedługo ruszysz. Jesteś unieruchomiony spętaniem. Z jakiegoś powodu to zmniejsza twoje rzut ataku. Możemy rzucić jakiś czar. Albo możemy uczyć strzały. Na przykład kwasowej. Nie, to ma za duże AOE. Dobra, szczel w niego. Masz najlepszą szansę. A, możesz też mistrza umysłów próbować ustrzelić. To spróbuj. Pięknie. I potka. Wiemy, atakowanie go wręcz to teraz jest słaby pomysł. Serduszko, spróbuj się od niego odsunąć. Prowokujesz atak, ale masz najlepsze KPN, żeby to robić. Teraz pocisk wiodący, to można... Magiczny płomień 60%. Dobra, na drugim poziomie poproszę. Dobra. Tyle, że chodzi o Nerego. Podejdź do niego. Will. Dobra. Dobrze byłoby ją uszczelić. 60%. Dobra, spróbuj 2. Ciężka zablokowana. Zagrożenie. Okej. Dobra, to strzelaj w niego. Długo nie pożyjesz. Ładnie. Ładnie. Braty. Mógłbym próbować tutaj, ale masz za mało punktów ruchu. Gdyby to ci się sensownie udało. Próbuj tutaj coś, cokolwiek zrobić. Dobra. Palający płomień na niego. Ładnie. Auć. Dobra. Szczęście, tutaj jest chyba wyjście, więc nie... myślę, że to powinno być jakimś dużym problemem. Ten kusznik jest za to dużym problemem. Próbujmy się go pozbyć. Po prostu szczel. Ładnie. Kręcę słowo na Willa, na wszelki wypadek. Dobra.
Niestety nie zdążysz się zapotkować. Dobra. Użyj leczenia drugopoziomowego na Willu. Dobra. Możesz jeszcze kojące słowo dodatkowo użyć. Nie potrzebujemy. Okej, jest jeszcze ten jeden gość niewidzialny. Nie wiem, gdzie on może być. Czy moje zobaczenie niewidzialności mi pomoże w tym? Podsprintujmy w tym kierunku. Tu jesteś. Swords meet sorcery. To po prostu magiczne pociski pierwszego poziomu. Survival is all that matters. Dobra. I możesz się wycofać. A jeszcze musiał mi zasadzić Beutana. Do widzenia. Dobra, to też mam ci coś do powiedzenia. Shindelrin's shithouse. You see it? Cockstench had a wriggler in his skull. All the more reason to clear out. Here's your cut. Extra too, like I promised. Clan, grab your gear, wipe your asses. Time I scrammed before more pricks from Moonrise Towers move in. Dlaczego wiesz, że wschodniego księżyca stanowiłaś takie zagrożenie? Your brain going mushy, Jark. That's where those absolute freaks hold up. Goblins, drow, gnolls, even humans. Ain't no one they won't try to turn. The way I hear tell, some prick there calls the shots. The general, Nier called him. And there ain't no way I'm sticking around long enough to meet him. A niewolnicy, co z nimi? Clan property. They come with us. Wypuść gnomy, tylko cię spowalniają. You got a point. Likely to be all hobbled up, what with the lashings. Gnome pricks! You're off the hook! Scram before I get my senses! Dobra, odejdź. Dobra. Jeszcze pojedno tutaj byliśmy. Głowa Norego. Hihihihihi. Pięknie. Sztylet plus jeden. Miecz krzyku. Rapier. Okej. Okay. Rozpadające się nocne buty. Nocna wędrówka. Postać nie może zostać usiedlona. Oplątania nie łatana. Nie ślizga się również na oleju i lodzie. To wygląda fajnie. Niszczona księżycowa latarnia. Pasożyta. Rzeczy. Tak, twoja zbroja nie była zbyt dobra. Sztylet plus jeden. Zastanowię się.
your eye. A lantern, it seems. Though no light flickers within. A broken trinket. Beyond repair, from the looks of it. Jedzę tajemne, zbadaj kurz. Dobra, nie. No time to rest. Co jeżeli ja to wezmę? Broken moon lantern catches your eye. Its glow now snuffed out. Plus jeden przyjaciel maga? A, to jest ten pierścień, który mam. Próbujmy. Całkiem jest szansa. This is pixie dust, used to illuminate a lamp, or left behind after a pixie's death. Śledztwo, spadaj dokładnie, latarniu. Szczęśliwe, że ty mam dzisiaj. You see no burner or wick. It was not fuel that lit this lamp, but magic. Okej. Okay. Niedużo nam powiedziało. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Więcej rzeczy. Burza absolutu. O, fala gromu. Dobra, komuś to możemy dać. Buty szybkości, stuknięcie obcasami. To już chyba... A! To te buty, które odebraliśmy jej. Dobra, to weźmy je z powrotem, bo były całkiem fajne. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Miecz dwuręczny Jurgala. Plus jeden, okej. Łuk Banshee. Mrożący krew w żyłach dźwięk. Przy trafieniu możesz wywołać przerażenie celu. Otrzymasz premię plus 1 do 4 do ataku przeciwko przerażonym istotom i zadawanym ich obrażeń. Chyba lepiej brzmi niż ten nasz piorunomłot. Więc wezmę to. Zbroja mrocznego sędziego. To jest całkiem sporo warte. Nic nie masz. Jeden gość spłonął. Jeszcze tam gość na górze był. Olej podpalacz. Zastanawiam się, chyba ktoś u nas miał odporność na ogień w razie co. A może nie. Zwłoki mogą być przydatne. Ale z drugiej strony obrażenia od ognia były całkiem spore. Magiczna dłoń. Czy ty otrzymujesz obrażenia od ognia? Nie. Czy ty jesteś w stanie wziąć tego gościa i go przenieść? Za ciężkie, aby rzucić. No cóż, trudno. W takim razie zostaniesz tam. Dobra. Służyliśmy, myślę, że na duży odpoczynek. Poza tym muszę pogarniać sobie te przedmioty. Pytanie, czy kupiec... O, kupiec jest nadal z nami. To pogadam z nim. Spróbuję posprzedawać rzeczy, których nie potrzebujemy. No cóż, i mamy jeszcze jedną rzecz, która mnie mniej fascynuje, czyli odkrycie sekretu tej kuźni.
Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.